o poranku. Katarzyna Górska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moimi gośćmi są politycy. Witam pana posła Marka Asta z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry kolegom, dzień dobry państwu. Państwo widzą, że jest z nami również pan poseł Andrzej Szejna z Lewicy. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry. Serdecznie. Widzą państwo również pana posła Jarosława Rzepę z Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Dzień dobry panie pośle. Serdecznie. A stronę rządową, i państwo też już to widzą, reprezentuje pan minister Adam Andruszkiewicz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Pani redaktor, witam państwa. Szanowni państwo, rozpocznijmy ten program od tematu, który jest związany z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta decyzja dotyczy lasów państwowych. A powiem, dlaczego akurat ten temat wysuwam jako pierwszy. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju aktywności publiczne, obywatelskie na przestrzeni ostatnich lat, związane z pewnymi działaniami podejmowanymi przez obywateli na gruncie politycznym, no to można powiedzieć, że tak zwana obrona polskich lasów przed prywatyzacją, a kiedyś była taka akcja organizowana jeszcze wiele lat temu przez świętej pamięci pana profesora Jana Szyszkę, była jedną z największych. Kilka milionów ludzi złożyło wówczas swoje podpisy pod takim wnioskiem, poparło tą sprawę, więc widać, że lasy państwowe dla Polaków są ważne i mają duże znaczenie. I teraz tak, mamy decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wedle której zwykli obywatele mogą w sądach zaskarżać plany zagospodarowania lasów. To jest taki plan urządzania lasu, który jest tam tworzony raz na 10 lat. I czym to się może skończyć? Może się to skończyć z paraliżowaniem pracy polskich nadleśnictw, z paraliżowaniem polskiego przemysłu drzewnego. To eksperci szacują około 450 tysięcy miejsc pracy w Polsce, więc bardzo dużo. Chciałabym się panów zapytać o to, jak panowie patrzą, czy to jest już wejście w kompetencje, w które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie powinien wchodzić, czy też panowie uznają, że wszystko jest w porządku? Pan poseł Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Niestety Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie już w sprawie Polski orzekał ultra vires bez podstawy prawnej. No, oczywiście gospodarka leśna, lasy państwowe to wyłączna domena państwa polskiego. Oczywiście ochrona środowiska wchodzi z kolei w zakres kompetencji Unii Europejskiej. Być może po prostu Trybunał Sprawiedliwości, no, szeroko pojmując kwestie związane z ochroną środowiska, właśnie w ten sposób orzekł, ale to rzeczywiście wpisuje się w szerszy plan, bo przecież nieprzypadkowo niedawno dowiedzieliśmy się, że właśnie na Komisji Ochrony Środowiska Unii Europejskiej są snute plany też przejęcia kompetencji dotyczące lasów, a przecież w Polsce mamy chyba najlepszą w Europie i gospodarkę leśną, i przedsiębiorstwo państwowe, które tymi kwestiami się zajmuje. No to jest niezwykle niebezpieczne. No stawia też polski rząd w trudnej sytuacji, bo pamiętamy też przecież historię sprzed lat, kiedy postanowieniem też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zagrożono nam karą dzienną w sprawie Białowieży, kiedy prowadzono tam normalną gospodarkę leśną. Dzisiaj po prostu mamy całe połacie lasu Białowieży zniszczone przez szkodnika. Więc no, te decyzje czasami rzeczywiście budzą zdumienie, budzą niepokój, no i musi być na nie reakcja. Pan poseł Andrzej Szejna z Lewicy. Panie pośle, jak pan patrzy na to orzeczenie i na jego konsekwencje? Bo to jest tak, że to orzeczenie pojawiło się, no, między innymi
a w zasadzie to głównie po wniosku złożonym przez jedną z organizacji ekologicznych. Tak się składa, że bardzo mocno politycznie zaangażowaną. Ona występowała, jej przedstawiciele występowali też na konwencjach, ale akurat nie pana formacji, ale tutaj nie mamy reprezentanta tej formacji, więc jakby nie będziemy na ten temat rozmawiać. No i wprost jest zapowiedź zaskarżania wszystkich tak naprawdę tych planów działania, tak to nazwijmy, polskich nadleśnic, co może po prostu skończyć się jakimś gigantycznym paraliżem. No już nie tylko mówię samej gospodarki leśnej, ale też polskiej gospodarki. Jak pan poseł na to patrzy? Ja może zacznę od tego, że pan poseł Ast mnie mocno sprowokował stwierdzeniem o bardzo dobrym zarządzaniu, czy to polskimi lasami, czy to naszym dobrodziejstwem, jakie są parki narodowe przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. No, tuż panie pośle, jest pan naprawdę w dramatycznym błędzie. Ja przywołam jeden bardzo, bardzo dla mnie dramatyczny przykład, mianowicie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jak wiadomo, jestem posłem ziemi świętokrzyskiej. Gdzie, jak się okazało, wydano zostało rozporządzenie, które wyłączyło z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w jego sercu, tak zwany Łysiec, to jest kilka działek, po to tylko, żeby księża, właściwie mnisi, mogli przejąć to na własność i w przyszłości prowadzić tam po prostu działalność gospodarczą. Ale to nie koniec historii. Zajęła się tym Najwyższa Izba Kontroli, która stwierdziła, że to działanie Rady Ministrów, Prezesa Ministrów, kolejnych ministrów ochrony środowiska czy klimatu są niezgodne z prawem. Należy przywrócić stan poprzedni. Tego nie uczyniono. W związku z tym złożyliśmy do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa, bo przecież to jest wyraźne podejrzenie popełnienia przestępstwa, a więc okradania, można powiedzieć językiem potocznym, Polek i Polaków z ich dobrodziejstwa narodowego, szczęścia Świętokrzyskiego Parku Narodowego i niewykonywania decyzji najwyższej. Panie pośle, ale okej, ale panie pośle, ja zwracam uwagę, że w Polsce, ale przepraszam, ale panie pośle, chcecie tylko je oddać albo księżom, ale nie, ale panie pośle, przepraszam, mówimy o lasach państwowych. Lasy państwowe nie zarządzają w Polsce parkami narodowymi. To żeby, bo wie pan, ktoś może odnieść wrażenie, że lasy państwowe zarządzają parkami narodowymi. No nie zarządzają. Pani szuka drukarza tego małego robaczka w całym, bo przecież jeżeli tak postępuje się z narodowymi parkami, takim jak Świętokrzyski Park Narodowy, to nazwijmy to w cudzysłowie ze zwykłymi lasami, jest jeszcze większa po prostu chucpa i jeszcze bardziej błędne zarządzanie. Natomiast wracając do pytania pani redaktor o orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No kiedy się w nie wczytamy, to jest tam wiele argumentów, które pokazują na błędne rozwiązania, na też gospodarkę, która nie jest odpowiednio kontrolowana. I dzisiaj rzeczywiście w Unii Europejskiej trwa dyskusja, że lasy, tak, że parki narodowe są wspólnym dziedzictwem całej Europy. Oczywiście tu się mogę zgodzić z każdym, który powie, że to jest kompetencja albo powinna być kompetencja krajów narodowych. To Polska powinna oczywiście dbać o swój zasób środowiskowy, dbać o kwestie środowiskowe, ochrony środowiska, o parki narodowe, a nie przekazywać je na prowadzenie działalności gospodarczej przez Kościół katolicki, jak to ma miejsce w Świętokrzyskim. O to powinno dbać państwo, ale państwo polskie o to w Polsce pod rządami PiS nie dba. Nie, ale ja się panie pośle, przepraszam, że takie kwiatki się pojawiają. Ten wyrok TSUE nie ma nic wspólnego, przepraszam, z parkiem świętokrzyskim, w górach myślę, świętokrzyskich, z parkiem narodowym, jakimkolwiek innym. To jest w ogóle zupełnie inna materia, więc ja bym chciała, żebyśmy pozostali na gruncie tego, o czym rozmawiamy. Ja rozumiem, pan poseł powiedział o jakiejś sprawie, której ja nie znam, zainteresuje się pana posła, zbulwersowało i okej. Natomiast pytam o to, bo to są w ogóle rzeczy, które nie mają związku. Nadleśnictwa, lasy państwowe nie zarządzają w Polsce parkami narodowymi, więc to w ogóle nie dotyczy żadnych parków narodowych. To dotyczy funkcjonowania nadleśnictw. I pytam się pana jakby o to, czy pana zdaniem mechanizm, w której każdy będzie mógł z jakiegoś powodu, nie wiem, różne mogą być powody, zaskarżać do sądu i paraliżować funkcjonowanie instytucji, która, przepraszam bardzo, ma ponad
100 lat tradycji, działa na podobnych zasadach przez te 100 lat. Fantastycznie się sprawdza, bo jak sprawdzimy, jaki jest stan lasów w innych państwach Unii Europejskiej, no to można powiedzieć, że powinni przyjechać i się uczyć. No niestety, tak to wygląda. Więc może po prostu, no jakby, czy sam mechanizm, właśnie ten, o którym opisałam, zwykły człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o lasach, nie wiem, mieszka w centrum Warszawy, jest w stanie zaskarżać plan urządzenia lasu w nadleśnictwie lutowiska, to pana zdaniem jest to normalne, czy też nie? Nie, no dla mnie, jeżeli będą działać sprawnie sądy, jest to absolutnie normalne. Każdy obywatel ma prawo do skargi, którą sąd powinien niezwłocznie, sąd bezstronny, niezależny, rozstrzygnąć. To dotyczy wszystko, na przykład warunków zabudowy i innych. Jakoś tu się nie dziwimy, że można je skarżyć, tak? Czy planów gminnych, przestrzennych, czy czegokolwiek innego. Więc nagle zdziwienie, że dotyczy to również lasów, to trochę mnie nawet przeraża, że ktoś dzisiaj mówi, że zabierajmy obywatelom ich prawa obywatelskie wynikające z konstytucji. No, ja się z tym nie zgadzam. To zależy od sądów, jak szybko będą rozstrzygały tego typu skargi, a nie od tego, czy to powinno mieć miejsce, czy nie powinno. Oczywiście obywatele powinni mieć jak najszersze prawa obywatelskie do kontroli wszelkich decyzji, czy to urzędów państwowych, czy to nadleśnictw, czy to gmin, czy to prezydentów, burmistrzów, no, wie pan, ja powiem tak, państwo jednak przez wiele lat byli u władzy i jako żywo z takim postulatem państwo nie wychodzili. Pan mówi, że to teraz takie oczywiste, tak? A to w takim razie, a kiedy za waszych rządów ludzie mogli zaskarżać plany urządzania lasu i paraliżować pracę u nadleśnictw? Na bardzo krótki moment rządy czteroletnie i też rządem mniejszościowym. A głównym priorytetem, i to mówię z ręką na sercu, było wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, co nam się udało. I nawet przez to troszkę żeśmy zaniedbali rozliczenie poprzednich rządów, bo gdybyśmy to zrobili, to może PiS dzisiaj by nie rządził w Polsce, albo może niektórzy politycy, co byli zaangażowani w AWS-ie. Ale to nie, ja rozumiem, że nie o tym teraz rozmawiamy. Tak, nie o tym rozmawiamy i pan poseł Jarosław Rzepa, za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać na tematy związane z prawem w Polsce, instytucjami, które stoją na straży tego prawa. Pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Panie pośle, jak pan na to patrzy? Bo państwo, rozumiem, mają trochę jednak inne spojrzenie. Zawsze przynajmniej państwo deklarowali duży związek z tymi, którzy pracują w polskich lasach, z myśliwymi, więc chciałabym zapytać, jak pan ocenia tę decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a przede wszystkim konsekwencje, do jakich to może doprowadzić. Ja przede wszystkim chciałbym się odnieść do samych planów zagospodarowania. Tak jak pani powiedziała, jest to najprostszy sposób mówiący schemat pozyskiwania, gospodarowania lasami w określonej przestrzeni czasowej, tak? I to jest zatwierdzane i dzięki temu rokrocznie jest pozyskiwane jest drewno, sprzedawane na aukcjach, sprzedawane w różne inne... No i sadzone są lasy, sadzone są, bo to jest dwie strony. Tak, pani redaktor, natomiast przede wszystkim dlaczego stało się tak, że ktokolwiek do Trybunału taką skargę złożył przez wiele dziesiątek lat? Nikt tego nie zrobił. Wynika to z prostej rzeczy. Przez ostatnie lata słyszeliśmy, ja słyszałem, że nadmierne jest pozyskiwanie lasów, pozyskiwanie drewna z lasów, na co jak gdyby ze strony leśników była odpowiedź, ale my robimy zgodnie z planami urządzenia. Ale z drugiej strony pojawiały się następujące okoliczności. Kilka tygodni temu w naszym parlamencie mieliśmy debatę na temat certyfikatów jakości EFC. To są certyfikaty, które zobowiązują jak gdyby nadleśnictwa do prawidłowego pozyskiwania lasów, drewna z lasów, ze względu właśnie na zrównoważoną politykę. Nasze nadleśnictwa, wiele z tych nadleśnictw odeszło od tego certyfikatu. Ten certyfikat z kolei był potrzebny bardzo mocno zakładom produkującym meble, półprodukty, po to, żeby można było go kupić, sprzedać do swoich końcowych odbiorców. Niestety nasze małe tartaki miały w ostatnim czasie ogromne problemy z kupnem drewna w naszych nadleśnictwach. Kupowały nawet w Niemczech ostatnio drewno, bo było tańsze. Co się działo z polskim drewnem nieprzerobionym, tak zwanym okrągłym? Były ładowane na kontenery i wywożone do Chin.
I to był element, który bardzo mocno podważał jak gdyby tą racjonalną politykę w lasach i ci ludzie związani ze środowiskami ekologicznymi mówili, słuchajcie, za dużo się tego wycina, lasy mówią co innego, a my widzimy co innego wokół siebie. Dlatego wydaje mi się, że to jest źródło tej skargi, natomiast konsekwencje oczywiście mogą być bardzo niedobre, bo konsekwencje mogą paraliżować pozyskiwanie, a jednoznacznie, tak jak pani powiedziała, nasze zakłady, te, które kupują od Lasów Państwowych, będą miały utrudnione produkcję i być może później sprzedaż. To jest naprawdę duży problem. Ja tylko zwrócę uwagę, szanowni państwo, że plany urządzania lasu, czyli to, co jest, co zakłada, znaczy te, co jest po stronie i sadzenia, czyli odnawiania i po stronie wycinania, zresztą w Polsce to odnawianie jest dużo bardziej przewyższa wycinanie i to widać to z danych nie tylko Lasów Państwowych, ale po prostu z danych, którymi dysponuje Główny Urząd Statystyczny. No, to jest tworzone na 10 lat. Jako żywo w tej chwili ta ekipa rządząca nie rządzi tych 10 lat, więc to jest też tak, że no, część tego czasu to były w ogóle plany zatwierdzane zupełnie w innych warunkach. To jest jedna rzecz, którą należy wziąć pod uwagę. Ale dodatkowo pojawił się też pomysł, on jest jakby oddzielnym pomysłem. Ja tego nie łączę, bo formalnie to się nie łączy, ale jednak procedowany jest taki pomysł na forum Parlamentu Europejskiego. Wiemy, że w Komisji Europejskiej też są takie dyskusje, aby wyłączyć w pewnym sensie i w bardzo dużym zakresie tereny leśne spod jurysdykcji państw narodowych i przekazać je w dużym zakresie do polityki wspólnej. I chciałam zapytać pana ministra Adama Andruszkiewicza, który reprezentuje stronę rządową, jak pan minister patrzy na tą sprawę, ale właśnie w takim szerszym kontekście. Czyli z jednej strony mamy ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest skarga, która jest na wniosek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. To jest organizacja, no, państwo mogą sobie poczytać, bo ona ma bardzo, bardzo długą historię. Odwołuje się też do pewnej takiej, myślę, że dość jednak kontrowersyjnej filozofii, wedle której po prostu ludzi jest za dużo i trzeba zredukować liczbę ludności. Ja to cytuję, bo oni to wprost na swojej stronie internetowej piszą, więc to nie jest nic niesamowitego. Ta organizacja występowała z politykami Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Też to, myślę, dla nikogo nie jest zaskoczeniem, bez problemu, to można znaleźć w internecie. Więc to jest jakby ich aktywność tutaj, choć tutaj też aktywni są i sami politycy w zaskarżaniu tych planów gospodarowania lasami i inne organizacje tak zwane ekologiczne. Ale jak pan minister patrzy jakby na całość tych działań, tak? Mówię, jedno z drugim nie jest bezpośrednio związane, no ale jest pewnie, powiedzmy sobie, spójne. Pan minister Adam Andruszkiewicz. Dziękuję bardzo. Panie redaktor, one są niezwykle niebezpieczne i wpisują się w szerszy kontekst działań kierowanych między innymi przez CUE w kierunku polskiego państwa. Pamiętajmy o tym, że nie można na te działania CUE patrzeć w oderwaniu od przeszłości, o której słyszeliśmy, wywodząc chociażby kwestie tak zwanych imprez na zamku w Chambord we Francji, gdzie przedstawiciele zarówno różnego rodzaju instytucji unijnych, także CUE spotykali się, rozmawiali nieoficjalnie na temat linii politycznych, które będą prowadzić w swoich instytucjach. Pamiętajmy o tym, jak został potraktowany Turów, szanowni państwo, w którym to odpowiadał przecież za bezpieczeństwo energetyczne w bardzo dużej części państwa polskiego i jednoosobowo przez portugalską sędzię miał być zamknięty, przecież taki był wyrok CUE. Zdaje się, że hiszpańską, panie pośle, z tego co pamiętam. W każdym razie z Półwyspu Iberyjskiego, to tak to zechnął do ogranicznych wydaje mi się, że hiszpańską. Dobrze, tak jest. Niemiecką, bo wszystko byłoby jasne. Natomiast no, myślę, że nie musi pan ironizować. Bardziej chodzi o to, że jednoosobowo tak ważna instytucja dla Polski, jeśli chodzi o energetykę, jak Turów, miał być zamykany. I pamiętamy, przedstawiciele opozycji przytakiwali wtedy, tak, należy szybko zamknąć, nie trzeba respektować wyroki.
nie patrząc na to, co by się wydarzyło, konsekwencje byłyby tragiczne dla nas. Natomiast, szanowni państwo, absolutnie tutaj nie ma zgody z tym, co mówią państwo i z Lewicy, i z PSL-u. Jeśli chodzi o płacie lasów, którymi lasy państwowe na co dzień gospodarują, one rosną z roku na rok. Także mówienie o tym, że tutaj są wycinane lasy na potęgę, po prostu nie jest zgodne z prawdą. To jest po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, ciężko sobie wyobrazić, że jakieś międzynarodowe, ponadnarodowe organizacje ekologiczne mają na sercu dużo mocniej polską ochronę środowiska niż polscy leśnicy. To dla mnie to jest osobiście, mówiąc wprost, ja znam polskich leśników, przedstawicieli lasów państwowych i generalnie tych ludzi, którzy na co dzień gospodarują w gospodarce leśnej. To są ludzie, którzy kochają przyrodę, kochają lasy i to jest potwarz dla nich. Mówiąc wprost, dlatego że żaden tutaj jakiś przedstawiciel jakichś środowisk skrajnie ekologicznych, który tutaj przyjeżdża, namaszczony gdzieś z zachodu, absolutnie nie będzie troszczył się bardziej o nasze zdrowie, o nasze życie na co dzień, niż ci, którzy tutaj się urodzili i dbają o te lasy codziennie, nawet często z pokolenia na pokolenie. To jest po drugie. Poza tym, panie redaktor, ja się obawiam, że te prerogatywy, które TSUE chciałoby nadać, poza traktatowo, to trzeba jasno przyznać, ja nie znam żadnych zapisów traktatowych Unii Europejskiej, które oddawałyby prerogatywy dotyczące gospodarki leśnej w ręce chociażby organizacji unijnych, instytucji unijnych. Więc tutaj te organizacje ekologiczne na przykład być może mogłyby posiąść wtedy prawo do tego, żeby na przykład blokować rozwój polskich inwestycji strategicznych. Przecież wiemy, że chociażby trzeba by było czasami pewnie wyciąć trochę lasu, jeśli chodzi o budowę elektrowni atomowej w Polsce, o przeprowadzenie realizacji strategicznego projektu jak Centralny Port Komunikacyjny, czy chociażby plany w kontekście, które mamy rozbudowy polskich fabryk zbrojeniowych. No i tutaj być może... Panie ministrze, przepraszam, ja wejdę w słowo, bo mam wrażenie, że w tej chwili właśnie dotykamy też i kluczowej sprawy. Bo to było tak, że ja pamiętam protesty chociażby organizacji Greenpeace dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej. Państwo też pewno pamiętają, bo tam cuda się działy. Ale w tym samym czasie my staraliśmy się sprawdzić, jaką aktywność podejmowała ta organizacja, chociażby w sprawie budowy Nord Stream 1, Nord Stream 2. No i okazywało się, szanowni państwo, że podejmowała taką, że w przypadku jednego, to jest odpowiedź tej organizacji, którą otrzymaliśmy, w sprawie jednej z tych rur zamieszczono gdzieś na stronie internetowej oświadczenie. No, rzeczywiście, jak człowiek poświęci tam 15 minut, to w pewnym momencie znajdzie. Oświadczenie, z którego wynikało, no, że chyba ten Nord Stream to nie jest najlepszy dla Bałtyku, ale to sprawa nie jest taka jasna do końca. Więc jakby, ja myślę, że dla nikogo nie ulega wątpliwościom, że organizacje ekologiczne bywają, ja nie powiem, że wszyscy ekolodzy i wszystkie organizacje, ale generalnie bywają niestety wykorzystywane, bo to są historie opisywane na całym świecie. Właśnie do tego, żeby pewne rzeczy paraliżować, blokować. No i w tym momencie, no bo Centralny Port Komunikacyjny to jest nie tylko lotnisko, to jest cała sieć komunikacyjna, jest elektrownia atomowa, a wiemy, że, no nawet nie jedna, no, ale wiemy, że w przypadku tej pierwszej, którą będzie budowało państwo polskie razem z koncernem amerykańskim, już są protesty organizacji ekologicznych. Czy pana zdaniem to właśnie no, może to służyć no, paraliżowaniu tych głównych inwestycji, które, no co tu dużo mówiąc, no, mają po pierwsze zabezpieczyć Polskę, a po drugie wpchnąć nas na zupełnie inny poziom już i technologiczny, i energetyczny. No, panie redaktor, dlatego właśnie dotknąłem tego tematu, bo uważam, że taki jest prawdziwy cel tych działań. Jest to ukierunkowane na to, żeby zahamować rozwój państwa polskiego za pośrednictwem różnego rodzaju ludzi opłacanych z zagranicznych pieniędzy, bo tak to trzeba wprost powiedzieć, w których to mogą realizować obce interesy ci ludzie. No i właśnie zablokowanie czy to budowy elektrowni jądrowej, czy to budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, tak jak pani redaktor powiedziała, to nie jest tylko duże lotnisko w centrum Polski, ale to przede wszystkim jest połączenie poprzez szprychy kolejowe całej Polski w jeden organizm, bo my nie jesteśmy przez zabory jeszcze do tej pory, trzeba to wspomnieć, tutaj mówiąc wprost, nie jesteśmy spójnie połączeni infrastrukturalnie. Tak dlatego też, szanowni państwo, absolutnie ja jestem pełen dystansu do tego typu kierunków i działań i jestem przekonany o tym, obserwując chociażby to, jak niejednokrotnie organizacje ekologiczne blokowały
poszczególne inwestycje, że to może wejść na poziom masowy, no ponieważ mówiąc zupełnie wprost, w interesie niektórych państw absolutnie nie jest to, żeby się Polska rozwijała. No, Polska miała być takim krajem tranzytowym pomiędzy Niemcami i Rosją w tej optyce, która była przez Berlin wiele lat lansowana, a nie bardzo raczej tym państwem, który się szybko rozwija, który dogania gospodarki zachodnie. Szanowni Państwo, to zmieniamy temat. Mamy też w ubiegłym tygodniu zatrzymanie osoby, która tak de facto zarządza Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, byłego ministra skarbu pana Karpińskiego. Sąd zdecydował, że pan Karpiński ze względu na te dowody zebrane przeciwko niemu powinien pozostać w areszcie przez najbliższe 90 dni. Sąd również podzielił zdanie prokuratury, że w tej sprawie jest realne mataczenie. Prokuratura twierdzi, że nawet to mataczenie już się rozpoczęło. Z kolei z drugiej strony mamy deklarację pana przewodniczącego Donalda Tuska, który twierdzi, że pan Karpiński jest absolutnie człowiekiem uczciwym i on jest przekonany o tym, że to jest kolejne zatrzymanie, no tak można domniemywać, polityczne, bo przecież w tej takich wypowiedzi już było dużo. Pan poseł Marek Ast, jak patrzy na tą sprawę? Sprawa oczywiście, tu żeby nikt nie miał wątpliwości, choć jest ona jednak dość znana, dotyczy gospodarki nieczystościami, odpadami w Warszawie. Gigantyczne pieniądze i podobno też gigantyczna łapówka, około 5 milionów złotych. Poprzez system faktur, nielegalnych faktur wystawianych w całej Polsce. No tak, kolejny polityk Platformy Obywatelskiej, który ma właśnie kłopoty z korupcją. Mieliśmy przecież wcześniejsze sytuacje, gdzie również chociażby senator Gawłowski odbywał tymczasowy areszt. W tej chwili Włodzimierz K. Zarzuty muszą być poważne, jeżeli... Ja przepraszam, pan Karpiński zwrócił się z prośbą o używanie jego pełnego nazwiska, tak samo jak pan Rafał Baniak, czyli jego zastępca niegdyś w Ministerstwie Skarbu, więc myślę, że należy to uszanować i używać pełnych nazwisk. Z Włodzimierz Karpiński, no to też jakby pokazuje pewną pewnie też butę i wiarę w doktrynę innego posła Platformy Obywatelskiej, Sławomira Neumanna. Jak jesteś z Platformy Obywatelskiej, będziemy się bronić, jak niepodległości, prawda? Więc to się wpisuje też to zapewnienie Donalda Tuska, to świadectwo moralności, które pod adresem Włodzimierza Karpińskiego by wygłosił. No ale tak jak powiedziałem, zarzuty muszą być poważne, skoro niezależny sąd, niezależny sędzia, niezawisły sąd takie postanowienie wydał o 3-miesięcznym aresztowaniu. No zresztą sama pani redaktor przypomniała o tym, że dotyczy to przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 5 milionów złotych. Więc ta osoba ma postawione zarzuty w związku z funkcjonowaniem na stanowisku wiceprezesa czy dyrektora zakładu warszawskiego trudniącego się gospodarką odpadami. No ale przecież przez wiele lat pełnił też funkcję sekretarza miasta. No to pokazuje rzeczywiście, jakie podejście mieli politycy Platformy Obywatelskiej do służby publicznej, bo przecież jeszcze wystarczy przypomnieć ministra Sławomira Nowaka. To są wszystko osoby, które traktowały państwo jak prywatny folwark, dający możliwość dorabiania sobie po prostu na boku. I pan poseł Andrzej Szejna z Lewicy. Panie pośle, komentarz do tej sprawy. No to jest rzeczywiście tak, że można powiedzieć główna część dawnego Ministerstwa Skarbu jest w tej chwili w areszcie, bo pan Karpiński to minister, były minister skarbu, pan Baniak to jego były zastępca. No panowie byli dedykowani temu, żeby sprawować pieczę nad polskim majątkiem. No, można powiedzieć, że dzisiaj są co do tego wątpliwości, patrząc na to, co dzieje się w tej chwili, co działo się w samej Warszawie. Jak pan poseł na to patrzy?
No tak, ja bardziej troszkę spojrzę na to jako prawnik, mniej polityk, chociaż na pewno za chwilę będę miał zarzut, że uprawiam tą politykę, bo według mnie pewne sprawy powinny być przejrzyste. No jeżeli prokuratura nawet pod rządami pana ministra Ziobry podstawiła zarzuty i sąd przychylił się do tymczasowego aresztowania, znaczy, że były ku temu przesłanki. I te przesłanki musiały być mocne, ponieważ wszyscy w Polsce, przynajmniej sędziowie niezależni, bezstronni, mają duże wątpliwości co do działań i pewnych zarzutów, które formułuje często prokuratura Zbigniewa Ziobry lub których nie formułuje. Ale jednak ja bym chciał też zwrócić, i to dla mnie sprawa jest jakby, nie chcę się wypowiadać, jest domniemanie niewinności, ale też mamy widać dosyć poważną sytuację. Pan Karpiński ma prawo do sądu i to sąd rozstrzygnie o jego winie. Natomiast ja chcę przypomnieć tutaj i panu ministrowi, i panu posłowi Markowi Astowi inną historię, co do której PiS jakoś się nie wstydzi, a wstydzić się powinien dramatycznie. To znaczy waszego ministra Kamińskiego, który został skazany przez sąd na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. To dotyczyło chyba również, jeżeli pamiętam, pana ministra Wąsika. Po czym pan prezydent, nie czekając na instancję odwoławczą, na decyzję sądu apelacyjnego, ułaskawił dwóch facetów, do których został orzeczony wyrok skazując na 3 lata pozbawienia wolności. I jak się to ma do tego Prawa i Sprawiedliwości? No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Pan prezydent przede wszystkim powinien poczekać na to, żeby dać szansę tym dwóm panom, i pan już był trzeci, na to, żeby wyroki zapadły prawomocne, bo to równie dobrze pan prezydent może dzisiaj pana Marka Asta in blanco ułaskawić na wypadek przyszłych jakichś jego wykroczeń, bo nie podejrzewam, żeby coś zrobił złego, ale taka jest prawda, taka jest praktyka. To jest to po prostu łamanie... Dzisiaj nie może pana Karpi, znaczy no, ale nikogo... Panie redaktor, ja się trochę śmieję jako prawnik z tego, ponieważ pan prezydent przerwał postępowanie karne, procedurę karną na pewnym etapie, ale już kiedy sąd pierwszej instancji skazał na 3 lata pana Kamińskiego. Pan Kamiński jest ministrem. Ale co to ma wspólnego z tą sprawą, panie pośle? To ma, pan to ma po prostu opowiada sprawą, jakieś historie, bajki, dzisiaj prawda, które zupełnie nie mają nic wspólnego z przestępstwem korupcji. Minister Kamiński z korupcją walczył, a pan po prostu wygląda na to, że broni osobę, która ma zarzuty korupcji. A nie ma wyroku. Tak, będzie się bronił przed sądem. Ale pan nie, ale panie pośle, ja przepraszam. Nie ale panie pośle, przecież nikt, ja nic prawne. Takiego nie zasugerowałam, wprost przeciwnie. Nawet poprosiłam o uszanowanie oświadczenia pana Karpińskiego, bo domyślam się, że jakby skracanie jego nazwiska do pierwszej litery, no jakby kojarzy się wprost z osobą skazaną, stąd tak domniemuję, że takie oświadczenie się pojawiło. Nikt panu Karpińskiemu nie odmawia prawa do sądu i nikt nie twierdzi, że pan Karpiński jest, no co do tego już nie ma żadnych wątpliwości. Ale ja jakby pytając, przywołałam oświadczenie pana przewodniczącego Donalda Tuska, bo to jest kolejne tego typu oświadczenie wobec ludzi, którzy, co do których pan sam powiedział, że sąd musiał mieć poważne przesłanki. I sam pan poseł, już jakby mówiąc, no opierając się, bo pan to zaznaczył, na swojej wiedzy prawniczej, no nie powiedział, że pan Karpiński, nie ocenił pan, że pan Karpiński jest więźniem politycznym. No, a de facto no takie słyszymy wypowiedzi ze strony polityków i to tych głównych Platformy Obywatelskiej. No pan od tego nie zaczął, no. Ale panie redaktor, ja dlatego zastrzegłem na wstępie swojej wypowiedzi, że wypowiem się w 99% jako prawnik i dlatego też ukułem pana ministra i pana posła, ponieważ powinni też przypomnieć sobie historię pana ministra Kamińskiego, który zaś został skazany na 3 lata więzienia. Wie pan doskonale, również jako prawnik, że ta historia jest trochę inna. Więc jakbyśmy mieli teraz, no jest panie pośle, nie, ale wie pan, no po pierwsze nie zbrodnia, po drugie to jest zupełnie inny zarzut i tam są dużo, znaczy są poważne wątpliwości. No przepraszam, pan Wąsik, ani pan Kamiński niczego nikomu nie ukradli. Nie okradli państwa polskiego, nie brali łapówek i tego typu rzeczy. I teraz jest pytanie, czy użycie i skorzystanie z pewnych możliwości, które daje polskie prawo,
bo za to panowie zostali, przepraszam, skazani przez sąd pierwszej instancji. Czy to skazanie było rzeczywiście skazaniem uczciwym? Bo każdy, kto tą sprawę, wie pan, ta sprawa była wiele lat temu, stąd pewno pamięć opinii publicznej na ten temat jest zupełnie inna. Więc pan prezydent też uzasadniał prawnie, są ekspertyzy prawników. Tu nie ma takiej sytuacji, że wszyscy mówią, przepraszam bardzo, tak jak pan prawnik Andrzej Szejna. No co do tego są poważne wątpliwości inaczej. Państwo zgłaszają wątpliwości, pan prezydent i jego prawnicy tych wątpliwości nie mają, więc trochę piernik do wiatraka. Piernik do wiatraka, ale rozumiem, że piernik się z wiatrakiem łączy wtedy, kiedy już wchodzi polityka. Czyli jak Andrzej Szejna wypowiadał się pod względem prawnym, był merytoryczny, jak włączył politykę, to połączył piernik z wiatrakiem. Są formacje mi konkurencyjne, uważam, że powinien być znak równości między Prawem Sprawiedliwości i PiS-em, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to czy politycy są tej czy tej partii oskarżania, następnie skazywania. Ale to jest już zupełnie inna sprawa i w tej sprawie się myślę, że każdy tutaj z panem posłem zgadza, że wszyscy powinni być równo traktowani, bo wszyscy w Polsce wedle konstytucji są równi wobec prawa. Tak jest. Tak, to prawda. Dlatego zapytałam o te wyszczególnienia, które czyni pan przewodniczący Donald Tusk, który już dziś twierdzi, że to kolejny, no wie pan, jego i nie jego, bo zdaje się, że pan chce z nim współrządzić, ale o tym też jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Chciałabym się pana posła zapytać, no właśnie, pan poseł też uważa, że to jest sprawa polityczna, czy pan poseł oddaje ją prawnikom, a dokładnie wymiarowi sprawiedliwości? Ja wolałbym, żebyśmy na takie tematy dyskutowali, kiedy zapadają wyroki i już kończymy jakąkolwiek instancję odwoławczą i wtedy komentujemy. Natomiast niestety od jakiegoś czasu obserwuję pewien trend, że jakikolwiek wniosek prokuratury już jest czasami wydaniem wyroku na kogokolwiek i to jest niedobre. Dzisiaj pan minister Karpiński ma pełne prawo do obrony. Ale przecież ja to powiedziałam 3 minuty temu, broniąc pana Karpińskiego i domagając się, żeby uszanować jego oświadczenie. Więc wie pan, no tutaj w ogóle nie ma takiego problemu. Mamy domniemanie niewinności, dopóki nie zapadnie. No i też to mówiłam. Jak najbardziej tak, szanowni państwo. Jest wniosek prokuratury. Widać, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury, mając ku temu podstawy. My pewnie wszystkich okoliczności nie znamy, tylko i wyłącznie część z tych rzeczy. Pewnie proces, który zostanie wytoczony, być może pokaże więcej tego wszystkiego. Natomiast wolałbym dzisiaj, żebyśmy zostawili to wymiarowi sprawiedliwości, sądowi, całej ścieżce. Natomiast dopiero po zapadnięciu rozstrzygnięć ocenili działanie, ponieważ myślę, że my jesteśmy bardzo daleko. Ale nie, ale panie pośle, moją intencją nie jest w tej chwili, żeby państwa namawiać i w ogóle tej intencji nie wypowiedziałam. Myślę, że to trudno było nawet tak zrozumieć, żeby państwo, przepraszam bardzo, wcielili się w skład sędziowski i wydawali wyroki. Nie, państwo nie są od tego i ja nie jestem od tego i w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Chodzi właśnie o to, że wyjmuje się spod odpowiedzialności i oczywiście jest też wielkie pytanie, ponieważ no powiedzmy tak, biznes śmieciowy w takim mieście dużym jak Warszawa, to są gigantyczne pieniądze. Więc pojawia się też pytanie o to, w jaki sposób to jakby był nadzór nad tym, nad tą częścią istotną, super istotną funkcjonowania dużego miasta. No to każdy wie, że to jest super istotna. Wiemy o tym, że były zastrzeżenia i są zastrzeżenia mieszkańców co do tego. Wiemy, że są firmy, które wygrywają nagle wszystkie przetargi w Warszawie. Wiemy to. No więc jakby pytania są dwa. Pierwsze to takie, że Tusk wychodzi i mówi, że to jest człowiek niewinny, uczciwy i to jest działanie polityczne PiS-u, bo on już wydał wyrok. A drugie, no to jest takie, w jaki sposób to powinno być rozliczone, czy skontrolowane, co się dzieje w Warszawie, bo to też jest pytanie, no, o nadzór. Pani redaktor, to ja tylko dopowiem. No. Jeżeli chodzi o nadzór nad tego typu spółkami, czy też obszarami działalności,
to trudno oczekiwać, załóżmy tutaj od prezydenta miasta, że miałby swoje CBA, które byłoby władne do tego, żeby te wszystkie procesy obserwować. Od tego są służby państwa, żeby tam, gdzie są bardzo duże pieniądze, żeby patrzeć wszystkim na ręce. Po to się tym ludziom dobrze płaci, żeby nie zaglądali jeszcze w jakiekolwiek inne kierunki. Jeżeli tutaj doszło do tego, to uważam, że wymiar sprawiedliwości powinien być tutaj bardzo surowy w tej sprawie i nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Ale bardzo pan poseł Marek Ast przywrócił temat albo wspomniał o temacie pana senatora Gawłowskiego. I tutaj mamy pewną rzecz, która się nie powinna dziać. Szanowni Państwo, mamy rok 2023. Ta sprawa toczy się od roku 2011. To też pokazuje, że wymiar sprawiedliwości jest. A gdyby pan poseł, tak jako, przepraszam bardzo, były członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, które miało za zadanie nadzorować przepływy tych pieniędzy, a jako żywo widać, że się słabo, delikatnie rzecz ujmując, wywiązało z tego obowiązku, przypomniał nam łaskawie, ile to osób już w tej sprawie zostało skazanych? Pani redaktor, tak jak pani przed chwilą powiedziałem, zarząd województwa czy prezydent miasta nie ma organów, które są w stanie sprawdzić. My to, co robiliśmy za każdym razem jako zarząd województwa, sprawdzaliśmy dokumenty. Dobrze, a gdyby pan był łaskaw nam przypomnieć, ile osób w aferze melioracyjnej zostało już skazanych? Ale chciałem pani powiedzieć, w dokumentach było wszystko okej. To służby wykazały inne powiązania, o które w żaden sposób my nie mogliśmy wiedzieć. Bo no, panie pośle, przepraszam bardzo, niestety mija się pan z prawdą. Ja rozumiem, dlaczego, bo jest pan po prostu stroną w tej sprawie w pewnym sensie. Polityczną odpowiedzialność jakąś pan ponosi. To wie pan doskonale, że pewne inwestycje, które były czynione, co do których były mocne ekspertyzy, są inwestycjami szkodliwymi wręcz. Szkodliwymi, że trzeba je będzie po prostu zlikwidować. I tu jakby nie wchodźmy w to. Ja powiem, bo pan poseł, widzę, że ma problem. Kilkadziesiąt osób, szanowni państwo, w sprawie pana Gawłowskiego afery zostało skazanych, a pan Gawłowski w ciągu najbliższych miesięcy usłyszy wyrok. Zobaczymy jak. Zlikwidować zabezpieczające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na Odrze? O czym pani mówi? Ale proszę pana, przepraszam, a pan w ogóle wie, czego dotyczy afera melioracyjna? Inaczej, ja powiem tak, myślę, że pan doskonale wie. Myślę, że pan doskonale wie, ale to, w jaki sposób pan przedstawia tą sprawę, świadczy o tym, że pan, mając tą wiedzę, jednak chce od politycznej odpowiedzialności za tę sprawę przynajmniej się odsunąć. Kilkadziesiąt osób, kilka, ale proszę pana, co pan opowiada? Ale co pan opowiada? Naprawdę wszystkich odsyłam do tej sprawy, która jest opisana w internecie. Ja nie chcę w tej chwili, mamy, pan opuszcza program, bo wiem, że wcześniej za 7 minut mamy jeszcze kilka spraw, więc nie będziemy się teraz wchodzić w tą sprawę. Natomiast kilkadziesiąt osób zostało już skazanych w tej sprawie, a pan Gawłowski w ciągu najbliższych miesięcy powinien usłyszeć wyrok. I zobaczymy. Sprawa jest wielowątkowa i tak dalej. Więc wiemy, jak to przebiegało. Co do pracy sądu, wie pan, no to już się można zastanawiać. Ja tylko przypominam, że w sprawie pana Wagawłowskiego też była taka głośna sprawa dotycząca już jego mieszkania, które miał wynajmować i okazało się, że tam, przepraszam bardzo, dom publiczny funkcjonował. Pan Gawłowski tłumaczył i wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej, że tam nic takiego się nie dzieje. No okazało się, że te informacje, które były na początku podawane, że tam jest dom publiczny, były rzeczywiście nieprawdziwe, ponieważ liczba, że tak powiem, prostytutek tam funkcjonujących była dużo większa, jak to ustaliła prokuratura, i skazani zostali już ci, którzy zarządzali tym biznesem. Więc można powiedzieć, że drzwi się prawdopodobnie nie zamykały. Ale to taka historia co do tego,
jak sprawy wokół pana Gawłowskiego są przedstawiane i jaka jest prawda. Pan minister Adam Andruszkiewicz, panie ministrze, jak pan patrzy na tę sprawę? Chodzi oczywiście o Warszawę, o zarządzanie śmieciami i o areszt w tej chwili tymczasowy, zarzuty dla pana Karpińskiego. Tutaj pojawiła się taka informacja, która jest przekazywana przez przede wszystkim polityków Platformy Obywatelskiej, że pan Karpiński doprowadził do zmniejszenia sumy, którą Warszawa i przez to też warszawiacy musieli płacić za utylizację śmieci, że to jest właśnie to, że on tam niby jakieś interesy miał naruszyć poważne. Może Donald Tusk jakiś medal przyzna pana Karpińskiego, zobaczymy. Natomiast wracając do tej dyskusji, szanowni państwo, pan Karpiński jest niezwykle ważnym politykiem, prominentnym. On troszeczkę jest może schowany, on nie był znany w ostatnich latach jako taki problem medialny Platformy Obywatelskiej. Natomiast jest z pewnością szarą eminencją. Pamiętajmy o tym, że był ministrem skarbu w rządzie Tuska, zmianowania pana Tuska. Minister skarbu, można powiedzieć, jest jednym z najsilniejszych. Był wówczas jeden z najsilniejszych ministrów w rządzie, dlatego że gospodarował mieniem państwowym o miliardowych kwotach. Mógł również chociażby nadzorować procesy prywatyzacyjne, także tam wchodziły w grę potężne interesy. Jeśli tego typu zarzuty dzisiaj pojawiają się wobec Karpińskiego w kontekście jego sekretarzowania w mieście stołecznym Warszawa, to być może również prokuratura powinna pochylić się nad jego przeszłością z czasów rządu Platformy i PSL-u. Bo wtedy także pewnie podałoby popatrzeć, jak to wyglądało i czy tym resortem zarządzał w pełni transparentnie i uczciwie. Natomiast widzimy, że dzisiaj, jeśli chodzi o Warszawę, jest to kolejna afera w tym mieście. Pan Trzaskowski zamiast latać po świecie i zajmować się walką z rządem, powinien więcej skupić się na własnym podwórku. Pan poseł Ale tutaj był przed chwilą podniesiony argument przez pana posła Jarosława Rzepę z PSL-u, że to jest tak, że prezydent nie ma jakby możliwości kontroli pełnej tego, co się dzieje w urzędzie i że do tego są służby takie chociażby jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, jest policja i to właśnie te służby mają za zadanie, rozumiem też w pewnym sensie, strzec porządku i prawa w Urzędzie Miasta. Jak pan patrzy na tą odpowiedzialność prezydenta? Panie redaktor, pan poseł Rzepa nie mówi jakby całej prawdy w tej optyce, dlatego że pytanie jest bardzo ważne i podstawowe. Czy pan Trzaskowski na przykład, nadzorując w pewien sposób jako prezydent politycznie przynajmniej pracę pana Karpińskiego, na przykład wysyłał zapytania do służb o jego działalność? Czy wysyłał zapytanie do służb w kontekście chociażby przetargów, które wówczas były rozstrzygane? To by trzeba było sprawdzić. Myślę, że na to pytanie odpowiedzi, bo ja akurat mogę powiedzieć jako członek rządu, że to jest naturalne. Oczywiście my nie mamy jakby możliwości operacyjnych nadzorowania swoich podwładnych, swoich współpracowników w resortach. Natomiast absolutnie standardową procedurą jest to, że na przykład jeśli mamy do czynienia z jakimś dużym przetargiem, zamówieniem publicznym, wysyłamy chociażby zapytania do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie. Prosimy o zweryfikowanie podmiotów, które biorą udział w przetargach. Prosimy, aby CBA również w pewien sposób opiniowało różnego rodzaju działania, gdzie wchodzą w grę już milionowe sumy. I to jest zupełnie naturalny proces. I absolutnie polityczna odpowiedzialność jest, bo każdy, kto nadzoruje tego typu działania, chociaż w kontekście politycznym, może się im przyjrzeć, może popatrzeć, może wciągnąć pewnie wnioski, zadać pytania. I tu właśnie będzie pytanie o rolę pana Trzaskowskiego. Czy dopełnił wszystkich takich właśnie formalności, o których mówię, czy posiłkował się chociażby działalnością służb tej sprawie, kiedy były podejmowane decyzje w Warszawie dotyczące chociażby wywozu śmieci i czy tego typu właśnie działania także podejmował. Nie można umyć rąk i powiedzieć, ja nie mam narzędzi, więc ja nic nie wiem, szanowni państwo. Ewentualnie jeszcze można powiedzieć, tak jak pan Tusk, że pan Karpiński był zawsze dla niego wzorem uczciwości i przyzwoitości, ale myślę, że nad tym spuśćmy zasłonę milczenia. Szanowni państwo, ja już zasugerowałam przy rozmowie z panem posłem Andrzejem Szejną, że będziemy też rozmawiać na temat kampanii politycznej, bo trudno nie rozmawiać, jak tu już widać, że machiny się rozpędzają, rozmowy trwają, pakty są przynajmniej wstępnie zawiązywane. Pan poseł Marek Ast, jak patrzy na to, co robi konkurencja. Mamy takie wstępne
wstępny pakt, chyba tak by trzeba było to nazwać, bo to jeszcze nie jest to ostateczne. Zresztą nie ci główni zawierali, tylko powiedzmy taki trochę drugi szereg, oczywiście bardzo ważny, nikt się nie obraża. No ale jak pan poseł patrzy na to, co dzieje się u konkurencji w sprawie kampanii wyborczej, czyli wstępny pakt o współpracy, no i oczywiście jeszcze cały czas rozmowy pomiędzy partiami i taka przepychanka dotycząca liczby list. No tak, no my przede wszystkim oczywiście jesteśmy zainteresowani tym, żeby przekazywać własny program i mówić o naszych dokonaniach na spotkaniach z wyborcami. No robi to i pan premier, i pan prezes Jarosław Kaczyński. My to robimy też w swoich okręgach i to jest najistotniejsze. Natomiast no, problemy, które ma dzisiaj opozycja, no, chciała mieć wspólną listę. Dzisiaj widać, że z tej wspólnej listy nic oczywiście nie będzie. No, pakt Czy będzie, czy nie będzie? Panie pośle, to chyba nie jest takie jasne. Ja zaraz panów też z partii opozycyjnych będę o to pytać, bo co jednak pojawiają się takie informacje, że tak, no z jednej strony była ta deklaracja pana przewodniczącego Tuska, że to jest serial, który już został zakończony i kolejnych odcinków nie będzie, no ale też się pojawiają wypowiedzi innych polityków Platformy, którzy mówią, no że temat tak do końca jeszcze nie jest zakończony, bo być może będą na przykład dwie listy, a być może jeszcze mniej niż dwie, ale ja bym chciała się skupić na pakcie senackim, no bo to jest jednak mechanizm czy strategia, która zaowocowała tym, że opozycja Zjednoczonej Prawicy ten Senat wyrwała. No, ona okazała się skuteczna, bez względu jakby na powody, bo ja rozumiem, że państwo też trochę inaczej oceniają powody tej skuteczności i widzą jakby też problemy po swojej stronie. No, nazwijmy to w intensywności prowadzenia kampanii wyborczej. No, ale jak pan ocenia, na ile ten mechanizm wspólnego startu po stronie opozycyjnej w Senacie jest no, z waszej perspektywy groźny, niebezpieczny, trudny? No, oczywiście mechanizm ma przede wszystkim niewiele też wspólnego z demokracją, no bo po prostu nie daje szans wyborcom w poszczególnych okręgach dokonania wyboru sympatykom chociażby lewicy, kandydata lewicy, jeżeli po prostu będzie w danym okręgu kandydat chociażby Platformy Obywatelskiej. No też jak pokazuje to niewiarę poszczególnych ugrupowań w to, że są w stanie w szerszym gronie zawalczyć o zwycięstwo w okręgu senackim. To jest poddanie się takie bez walki. No i jakby kolejna rzecz, nie ma tutaj żadnej wspólnoty programowej po stronie opozycji. Jedyną wspólnotą jest anty-PiS, odsunięcie PiS-u od władzy. To jest po prostu jedyne, co łączy dzisiaj Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050. No ale panie pośle, no, z tego czynić zarzutu nie można, że partie polityczne chcą odsunąć rządzących od władzy. Kto by nie był tym rządzącym, kto by nie był opozycją, taki jest cel działań politycznych. Politycy biją się o władzę, a nie, przynajmniej tak rozumiem, żeby realizować swój program, a nie tak z jakichś innych powodów. Przynajmniej tak powinno być. Pan poseł Andrzej Szejna, a pana posła chciałabym zapytać nie tyle o pakt senacki, ale chciałabym zapytać o te dość stanowcze deklaracje polityków partii Razem. No bo wy chyba idziecie, to jest już chyba postanowione Razem, ale nie jako Razem, tylko jako Lewica z Razem do wyborów. Te deklaracje partii polityków partii Razem, że oni nie zgodzą się na to, żeby Donald Tusk był ewentualnie, jeżeli państwo Razem wszyscy no, zdobędą większość rządzącą, był premierem. Jak pan patrzy na te deklaracje? Może najpierw dwa słowa. A to tylko dwa, bo jeszcze chciałabym, żeby panowie się... Tylko dwa słowa odniesienia do pana posła Aska. No, ja doceniam oczywiście pańską troskę o opozycję, ale ja tylko chcę zwrócić uwagę, że wy jako prawica nie jesteście również jedną partią, bo macie i Ziobrę, i macie Solidarną Polskę, mieliście Porozumienie Gowina, jeszcze wiele, wiele innych stowarzyszeń i to wszystko było jakby jedna zjednoczona prawica. Więc to, że my dzisiaj budujemy na przykład z jednej strony pakt senacki,
No to właściwie dlatego, żeby wygrać, bo wybory są w okręgach, są wybory większościowe. No trudno się z panem posłem nie zgodzić, że ten zarzut, że to jest niedemokratyczny, wyborcom, jest zarzutem jednak trochę chybionym, bo ktoś może powiedzieć, że chciałby głosować na kandydata Solidarnej Polski, a go nie ma w tym okręgu. Ale no dobrze, właśnie, zostawmy to na boku. Panie pośle, to jak z tym partią razem? No więc my oczywiście już założyliśmy, zresztą od dłuższego czasu przyglądaliśmy się życzliwie do wszystkich głosów, które mówiły, że może powstanie jedna lista. Premier Donald Tusk i nie tylko on, ale i głównie w takim dyspucie z Szymonem Hołownią uznali, że nie będzie jednej listy. Dla nas to była istota sprawy, że wszystkie partie opozycyjne, tak jak... Nie, no dobrze, ale panie pośle, przepraszam, dzisiaj... bo nie chcę, żeby się panowie też wypowiedzieli, dobra, co z tą partią razem i Donaldem Tuskiem. I teraz tak. My podpisaliśmy porozumienie, to jest Nowa Lewica, Unia Pracy, Partia Razem. Będziemy startować z jednej listy i stowarzyszenia OPZZ i tak dalej, mm-hmm. i tak dalej. I to, że Partia Razem wypowiada się dzisiaj na temat tego, kto może być w przyszłości premierem, no muszę uznać za przedwczesne. Może troszkę tak. Może inaczej, nawet. Kto nie może być, bo oni nie mówią, kto może być, kto nie może być. Jeszcze nie zagłosowaliśmy, jeszcze nie policzyliśmy wyników, jeszcze nie policzyliśmy mandatów. Czyli co, wyrywali się przed szereg? A do tego, kto go wskaże, kto będzie premierem w pierwszym podejściu i rozdaniu, będzie decydował wynik wyborczy i decyzja prezydenta. Więc mówienie, że czy ten, czy tamten, to prezydent desygnuje kandydata na premiera. Możemy go ewentualnie, mówię o lewicy, wtedy zapowiedzieć wcześniej, czy nam pasuje, czy nie pasuje. Tak naprawdę rozstrzygniemy w głosowaniu w Sejmie i wtedy moi przyjaciele z partii Razem mogą wyrazić swoje tak lub nie dla tego kandydata, kandydata na premiera desygnuje. Więc ja myślę, że takie wypowiedzi są trochę przedwczesne, a w ogóle, no cóż, no, każdy może coś powiedzieć. No to niech sobie powie po prostu. Niech sobie powie. Dobrze. Pan poseł Jarosław Rzepa, panie pośle, to ja w takim razie zapytam, bo tam pojawiły się głosy między innymi pana posła Nitrasa, który no, ma za uczciwość wyborów w Platformie Obywatelskiej odpowiadać. Pan poseł Nitras sugerował, że to jednak nie jest tak, że te trzy listy, mówię o tych głównych listach opozycyjne, to są przesądzone, że być może będą dwie, a być może jeszcze mniej, ale on się skupił na tych dwóch. Bo dlaczego się skupił? Bo uważa, że nie jest zamknięta droga współpracy na jednej liście Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Szymona Hołowni. I co pan poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego na to powie? Ale musi szybko powiedzieć. Powiem chyba, odpowiem słowami mojego kolegi Marka Sawickiego, że w polityce nigdy nie mów nigdy. Bo różne okoliczności mogą zmienić optykę polityczną. No, ale ja rozmawiałam w piątek z panem posłem Sawickim na antenie radiowej Jedynki i powiem szczerze, że był taki dość twardo mówił, że nie. To w tej sprawie być może jednak ma inne trochę zdanie. My dzisiaj stworzyliśmy listę wspólnych spraw z ruchem Szymona Hołowni. To wiemy, ale panie pośle, czy start z platformą to... Rozumiem, że jeszcze cały czas sprawa w grze, no bo pan poseł mówi, że nic nie można powiedzieć, że nie. Dzisiaj trwają, wszyscy ze wszystkimi rozmawiają i każdy scenariusz, dopóki nie zapadną ostateczne decyzje, jest możliwy. Czyli pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz z panem przewodniczącym Donaldem Tuskiem na temat ewentualnego wspólnego startu też rozmawiają cały czas? To jest normalne, że partie opozycyjne i liderzy rozmawiają w najważniejszych sprawach i tutaj dla mnie to nie jest w ogóle dziwne. Natomiast nie, ale dzisiaj... to ja chciałam tylko uzyskać informacje. Dzisiaj, ja to nawet powiem szczerze, specjalnie się nie dziwię. Próbujemy stworzyć sojusz z ruchem Szymona Hołowni i mam nadzieję, że po liście wspólnych spraw przejdziemy do etapu ewentualnego formowania list wyborczych. Jeżeli nam to się uda, być może będziemy rozmawiać dalej, a być może zatrzymamy się na tym. I pan minister Adam Andruszkiewicz ma dosłownie minutę, bo już jesteśmy grubo po czasie. Panie ministrze, jak pan patrzy na to, co dzieje się, może i tak po stronie opozycyjnej, czyli pakt i te rozmowy, które trwają. No póki co, pani redaktor, opozycja nie jest w stanie powiedzieć, w jakiej ostatecznej konstelacji wystartuje wyborczej, a już kłócą się, kto będzie kandydatem na premiera, jak słyszymy, albo kto nie będzie. No jest to trochę zabawne. Aczkolwiek z drugiej strony cieszą mnie oczywiście głosy strony opozycji, że Donald Tusk jest na tyle skompromitowanym politykiem i szkodliwym dla Polski, że nie powinien pełnić nigdy więcej tej funkcji. To trzeba też uszanować. Natomiast absolutnie dzisiaj liderem sondaży jest Prawo i Sprawiedliwość. Mamy jasny cel, aby te wybory ponownie wygrać i mam nadzieję, że za pół roku, ponad za pół roku,
pan prezydent będzie właśnie dysygnował premiera Rzeczpospolitej z formacji, którą my będziemy wskazywać. I dzisiaj jesteśmy z premierem Morawieckim na czele i tak idziemy do wyborów zwycięskich. I tu musimy postawić kropkę. Pan poseł Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Andrzej Szejna z Lewicy, pan poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej i pan minister Adam Andruszkiewicz, który prezentował stronę rządową. Byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie dziękuję. Życzę oczywiście miłej niedzieli. Szanowni państwo, ale proszę tą niedzielę, z gorąco zachęcam, przynajmniej częściowo z Republiką spędzić. Mnóstwo polityki, mnóstwo opinii, mnóstwo komentarzy dziś na naszej antenie. Proszę z nami pozostać. Do zobaczenia.